Witam kolegów. Powiem wam zabawną rzecz. Jak to w życiu bywa i ma się dzieci. Żona odczytała wiadomość ze szkoły od córki, że na dzisiaj potrzebne są szyszki. No i jest godzina prawie 11. Pokarmiłem gołębie. No i teraz jeszcze poszedłem do lasu szukać dla córki szyszek na lekcję, więc śmieszna sprawa. I w nocy o 11 zbieram w lesie szyszki. Także tak to w życiu bywa. Także mało tego czasu, dlatego ostatnio mam problem z wrzuceniem filmików jakichś nowych informacji, co się dzieje w hodowli. Po prostu taki czas zabiegany, a troszkę też po sezonie chcę się odpocząć, bo sezon długi, męczący. Pokończyły się też aukcje. Z aukcji trzeba powysyłać gołąbki. Też się nie da tego od razu zrobić. A tym bardziej, że trzeba właśnie zająć się, chyba zeszłoroczne, trzeba się zająć, o, tu jest ładna. O, także dziś taki filmik ze zbierania szyszek. Straciłem wątek. Po prostu no mało czasu jest. Filmików aktualnie nie wrzucam. Nie mam czasu po prostu ich zgrać, nagrać. Nawet nie mam czasu poodbierać telefonów. No niestety inne sprawy rodzinne. O, tu czyżby pióro jakiegoś zjedzonego gołębia. Także jeszcze pada mi tu deszcz. Za chwilę będę cały mokry. O, mam tu trochę szyszeczek nazbieranych. Dość tego. Czas iść do domu. Jeszcze grzyby przy okazji znajdę, może o 11 w nocy. No, także tutaj ciemno dzisiaj. Także kolegów, jeśli ktoś tam próbował się ze mną kontaktować, to przepraszam. Myślę, że w najbliższym czasie postaram się nagrać aktualne jakieś filmiki z hodowli. O, jest noc. Nie wiem, czy to widać. Pada deszcz. O, tam lampy świecą. Także wystarczy mi tych szyszek. O, sobie autka jeżdżą. Ładnie pada nam deszcz. Także postaram się tam w miarę możliwości wrzucić filmiki. Jeszcze tam jakieś pojedyncze dwie czy trzy sztuki mutków zostały jesiennych. Też tam z kolegami jestem domówiony, żeby je dosłać. Jak urosną, to je wyślę. Podobnie ze starszymi gołąbkami. Tak samo będę coś z tych starszych gołąbków wysyłał, gołębic rozpłodu. Tam pokażę, jakie mniej więcej gołębie są. Będę je tam stopniowo pokazywał, albo jak ktoś jest zainteresowany jakimiś gołąbkami ode mnie, to po prostu musi zadzwonić, to mu nagram, będzie sobie mógł wybrać z tych gołębi. A tym bardziej, że o, tak się składa, że ze względów pewnych postanowiłem, że w przyszłym roku troszkę sobie odpuszczę lotowanie. Będę lotował od pierwszych lotów, ale po prostu już mam założone, że nie polecę całego sezonu gołębi dorosłych. Tak, może niektórzy nie uwierzą, ale odpuszczam sobie sezon. Polecę kilka lotów z różnych względów. Tu nawet nie chcę mi się komentować, ale po prostu
A rodzina też wymaga, żeby i poświęcić wakacje czas, jakiś wyjazd w czasy. W końcu córka dorośnie i powie, że z tatą nie była na wakacjach przez gołębie. Człowiek chodzi koło tych gołębi, stara się o loty, a później z wynikami różnie to wychodzi. Gołąbki lecą, jest to satysfakcja, ale no, postanowiłem w przyszłym roku sobie odpuścić, jeśli chodzi o puchary, o takie rzeczy. Jak ktoś ogląda moje filmiki, to powiem, że w GMP miałem wynik 1856, prawie 57, bo tam jest konkurs, więc w tym momencie, jak ktoś jest wytrwały, to będzie miał szansę napisać poprawny wynik. A w kategorii B koeficjent był 92 z hakiem, ale jak będzie podane 92, to jak najbardziej jest to prawidłowe. Zresztą wyniki w kategoriach łatwo znaleźć, jakby ktoś poszukał w internecie. Także można tutaj skorzystać z tej informacji w tym filmiku, bo tam konkurs po prostu zrobiłem na gołąbka, no i wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo, będzie rozlosowany ten gołąbek. Ewentualnie, jeśli będzie jakaś jedna najbliższa prawdzie odpowiedź, bo trzeba jeszcze trafić do tego, jakie miejsce zająłem. Jak się wyniki oficjalne, okręgowe ukażą, to jakby konkurs będzie rozwiązany, bo wtedy te wyniki się pokażą. Ale ja mam datę wpisów i tak dalej, więc jakby wszystko jest ok, będzie pod kontrolą. Wpisy ujawnię dopiero komentarze wtedy, jak po prostu no pokażą się wyniki. Ja dość kawałek poszedłem do lasku na grzyby. O, tam jest lasek, a nawet go widać, tam jest lasek. A teraz sobie, że tak powiem, udaję się do domu. Także jeśli ktoś, że tak powiem, chce wziąć udział w konkursie, to te dane mu się tutaj jak najbardziej przydają. Przy okazji, no, nagrałem podsumowanie lotu z Halle, ale nie wrzuciłem go. Może to nadrobię, jeszcze go wrzucę. To podsumowanie, co ciekawe, gołąbki co kilka dni jakiś dolatuje. Ostatnio też właśnie doleciał jeden samczyk. Fajny gołąbek, fajnie, że przyleciał. Nawet do gołębnika nie chciał wchodzić, już tak się nauczył chodzić naokoło, po prostu znaczy chodzić, jeść sobie na polku. Przez trawę się trzeba przedrzeć, ale cały mokry. Ale te czasami rzeczy do szkoły rodzicom, że tak powiem, nastręczają problemów, żeby córka miała do szkoły. Żona późno przeczytała wiadomość, która była zresztą wysłana po południu, i trzeba córce załatwić, żeby miała. Ciekawe, czy te szyszki będzie miała dobre. O, więc dlatego, tak powiem, takie późne nagranie, drogę wykorzystam właśnie na przedstawienie kilku informacji dla kolegów. Także tak to u mnie wygląda. Jakby koledzy, już trzeba, deszcz pada, bateria mi słabnie, jakby koledzy chcieli ze mną skontaktować, kontakt 513 812 854. Taki dziwny filmik dzisiaj. Ale tym, co chcą w konkursie wziąć udział, się przyda. Także pozdrawiam. Dobry lot. O, ładne szyszeczki. Parę szyszeczek. No.